Witajcie serdecznie, z tej strony Jerzy Strużycki, Akademia Keyboardu, Keyboardway. Słuchajcie, dzisiaj odcinek o tym, jak nie dać zrobić się w balona i nabić w butelkę, kupując używany instrument z rynku wtórnego. Na pewno przeglądając aukcje internetowe, portale internetowe, spotkaliście się z wieloma ofertami swojego wymarzonego, upatrzonego instrumentu. Mogliście znaleźć instrumenty w najniższej cenie, mogliście zobaczyć te wygórowane oferty. Słuchajcie, na pewno uwagę powinna zwrócić i takie podejrzenie powinna wzbudzić ta oferta z najniższą ceną, jakże często ta z najwyższą ceną, która po prostu jest wyssana z palca i pochodzi z kosmosu. Pamiętajcie, że instrument na rynku warty jest tyle, ile jest w stanie zapłacić za niego użytkownik. Towar na rynku warty jest tyle, ile ktoś w stanie jest po prostu za niego zapłacić. Takie jest prawo popytu i podaży. Więc na co zwrócić uwagę, kupując używany instrument i gdzie go kupić? Słuchajcie, może zaczniemy od tego, gdzie go kupić, bo to bardzo, bardzo fajny przykład, w jaki sposób można utopić pieniądze i w jaki sposób można te pieniądze bardzo dobrze wydać i przeznaczyć. Oczywiście pamiętajcie, że kupno używanego instrumentu w takim bardzo złym stanie, czyli tak zwanej miny, jest na pewno to ryzyko dużo, dużo mniejsze i prawdopodobieństwo dużo mniejsze niż kupno 20-letniego Passata TDI z przebiegiem 90 tysięcy kilometrów, tak? Natomiast na pewno spotkacie i oferty instrumentów z pewnej ręki, z pewnego źródła i oferty instrumentów, no niestety, po zalaniu, odpalaczy brzydkich, zaniedbanych i takich, których po prostu sam nie chciałbym dotknąć palcem. No to zaczynamy. Słuchajcie, ten odcinek będzie nie tylko dla posiadaczy instrumentów Yamaha, będzie dla każdego, kto chciałby kupić instrument niezależnie jakiej firmy. Ten film sprawdzi się dla użytkowników przyszłych Yamahy, Korga, Getrona, tak naprawdę każdego instrumentu. I ten film mógłbym równocześnie nagrać, mając Genosa, bo mam go teraz pod ręką, Korga PA4X czy Casio CTK jakieś tam. Naprawdę pokażę wam podstawy, na które warto zwrócić uwagę. No to nie przedłużajmy już, zaczynajmy. Słuchajcie, pierwsza podstawowa sprawa. Nigdy, jeśli macie taką możliwość oczywiście, nie kupujcie instrumentu przez internet, nie dotykając go i nie mając kontaktu z nim. I oczywiście nie mając wcześniej zaufania do tej osoby, czy nigdy nawet nie widząc danego instrumentu. Niestety praktyka pokazuje to, że wielu użytkowników daje się nabić w butelkę, przelewając często ogromne sumy pieniędzy bez pokrycia. Potem albo przychodzą w paczce cegłówki, albo przychodzi ten instrument w strasznym i opłakanym stanie. Jeśli macie tylko taką możliwość, jedźcie, pograjcie, ograjcie, podotykajcie, pomęczcie trochę tego sprzedawcę, a na koniec bądźcie i miejcie satysfakcję z wydanych dobrze pieniędzy. Na co zwrócić uwagę? Słuchajcie, jeśli kupujecie instrument klawiszowy, no to przede wszystkim najważniejszą sprawą to mechanika działania tego instrumentu, a potem drugorzędną sprawą jest wygląd instrumentu, ten zewnętrzny, no bo musicie wiedzieć, że instrumenty flagowe lepiej znoszą bieg czasu, instrumenty klasy średniej często ten bieg czasu znoszą troszkę gorzej. Natomiast najpierw skupimy się na rzeczach typowo mechanicznych. Słuchajcie, sprawdźcie działanie klawiatury. W jaki sposób? Przede wszystkim po kolei ponaciskajcie sobie każdy klawisz i często zdarza się tak, że te najczęściej używane klawisze działają albo troszkę bardziej miękko, albo one wydają trochę inny dźwięk. Tam pod klawiaturą znajdują się gumki, znajdują się specjalne odbojniki, które mogą się wytłuc i te najbardziej, najczęściej używane klawisze, oczywiście te w prawej ręce są najczęściej używane na keyboardach, no i te białe przecież, bo na czarnych nikt nie gra, bo tak. Są najczęściej używane, więc sprawdźcie sobie klawiaturę. Powiem wam tak, mam teraz rocznego Genosa, no prawie już półtora rocznego, i klawiatura, jeśli chodzi o mechanikę, działa tak samo, zarówno białe klawisze, zarówno jak i czarne. W prawych, w górnych rejestrach, czy też w dolnym, ta klawiatura działa idealnie, bez zarzutu, jak w nowym egzemplarzu, po półtora roku. Miałem poprzednio przez 7 lat Yamaha Tyros 4 i tam dało się zauważyć, że te klawisze używane rzadziej były twardsze, miały troszeczkę inną odpowiedź, te używane częściej już dawało się zauważyć, że
pracowały po prostu inaczej. Będziecie w stanie to doskonale wyczuć pod palcem. Następna bardzo ważna rzecz to działanie wszystkich przycisków. I tutaj nie tylko w instrumentach Yamaha, będą to inne modele, daje się usłyszeć i zauważyć pod palcem odpowiedź tych przycisków. Słuchajcie, naciskajcie sobie po kolei każdy przycisk na instrumencie, naprawdę poświęćcie sobie na to czas, bo ja zaraz to postaram się pokazać jeszcze bliżej, może usłyszycie. Klawisze naciskane częściej, tam pod spodem są najczęściej mikrostyki, które się po prostu wyrabiają i odpowiedź, dźwięk szczególnie tych klawiszy czy przycisków, o przycisków, jest po prostu inny. Te, które używa się bardzo rzadko, uwierzcie mi, że chodzą, odpowiedź jest głośna, chodzą twardziej, te używane dużo bardziej często czy częściej po prostu odpowiadają totalnie inaczej, ten przycisk jest miękki. Zdarza się, że już coś nie styka, coś nie łączy, więc sprawdźcie sobie działanie każdego przycisku po kolei. Nie bójcie się, ponaciskajcie, pamiętajcie, że wydajecie niemałe pieniądze. Następną rzeczą oczywiście jest sprawdzenie wszelkich pokręteł, jakiekolwiek instrument posiada. Akurat mam pod ręką Genosa, więc w tym wypadku warto będzie sprawdzić również panel knobów, czyli gałeczek wszelakich, bo gdzieś tam zdarzało się już usłyszeć pewne teorie, że coś się lubiało psuć. Pokrętło głośności, bardzo ważna sprawa, aby nie trzeszczało. Podłączcie instrument, jeśli macie oczywiście możliwość, pod nagłośnienie, czy też ma wbudowane nagłośnienie, to pokrętło nie może trzeszczeć. Jeśli macie oczywiście taką możliwość, to sprawdźcie, bo nie każdy instrument też posiada. Głośność i sposób działania tej gałeczki od mikrofonu, ona też nie może trzeszczeć. Często daje się zauważyć, że w tym takim najbardziej używanym zakresie ta gałka chodzi bardzo luźno, a tam, gdzie się jej nie używało, chodzi ona ciężej. W taki sposób jesteście w stanie zauważyć i wychwycić po prostu instrument z większym przebiegiem, tak? Natomiast jak będziecie wnikliwie testować i sprawdzać każdy przycisk, każde działanie funkcji, będziecie mogli być pewni, że ten instrument często będzie z mniejszym przebiegiem albo po prostu od fascynata, który kupował, kolekcjonował i trzymał pod pierzynką, osłoną, narzutą, czymkolwiek. Słuchajcie, na pewno bardzo ważna kwestia to wyświetlacz, nie może być żadnych tam martwych pikseli, nie ma totalnie o czymś takim mowy. Jeśli instrument posiada dotykowy wyświetlacz, sprawdźcie, czy dotyk w każdym miejscu wyświetlacza reaguje tak samo, czy nie ma on jakichś przetarg, uszkodzeń mechanicznych i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o instrumenty, które posiadają slidery, to też bardzo ważna sprawa. Sprawdź, czy te slidery, czy też potencjometry, bo to jest na zasadzie potencjometrów, działają równomiernie, czy też nie ma jakichś przeskoków wartości. Ja za chwileczkę zrobię zbliżenie i pokażę wam, w jaki sposób takie przeskoki wartości można zauważyć. Natomiast pokażę wam również, jak taki slider powinien działać prawidłowo, tak? Cyferka po cyferce praktycznie zmienia nam się wartość tego slidera. Od 1 w tym wypadku do 127 działa to płynnie i każdy slider w tym instrumencie działa tak samo. Więc jeśli chodzi o mechanikę instrumentu, to jeszcze jest bardzo ważna kwestia, to tylny panel. Słuchajcie, instrumenty często używane na scenach, jak wiecie, podłącza się jacki z tyłu, czy też złącze mikrofonowe. I tutaj bardzo ważna kwestia. Sprawdźcie sobie, w jaki sposób reaguje i w jaki sposób wchodzi w instrument kabel jack. Czy on wchodzi z oporem, czy chodzi luźno, czy ma jakiś tam luz, czy nie daj Boże coś nie trzeszczy. Słuchajcie, bardzo łatwy sposób na sprawdzenie tego to wpięcie jednego przewodu jack do gniazda, które się bardzo rzadko używa. Są to z reguły wyjścia na pedały nożne, czy też to może się częściej używa, ale na aux out, czy jakieś tam dodatkowe wyjścia liniowe. I sprawdźcie sobie dla porównania najczęściej używane złącze, czyli line out wyjście liniowe. Jeśli naprawdę w line out wchodzi ten przewód jak w masełko, a w aux out wchodzi on z takim oporem charakterystycznym, ciężkim, że widać, że ten instrument, że ten przewód siedzi w gnieździe, może to również świadczyć o tym, że ten instrument posiada jakiś przebieg sceniczny, tak? Bo ktoś, kto używa instrument w domu, no to raczej go podłącza i sobie instrument stoi, on sobie gra. No chyba, że raz tam w roku, czy dwa razy w roku jedzie zagrać u cioci na imieninach, no to wtedy się taki przewód częściej odłącza, natomiast uwierzcie mi, po 5 czy nawet 10 latach użytkowania praktycznie nie będzie różnicy, jeśli ktoś używa instrumentu w domu. Natomiast powiem wam, że po 1,5 roku czasu, jeśli chodzi nawet o Genosa,
to gdzieś tam przewód line-out wchodzi już troszeczkę luźniej niż pozostałe. Oczywiście to jest jeszcze super, to jest jeszcze w porządku i jest tutaj duży zapas tego bezpieczeństwa. Natomiast no, jeżeli te przewody będą wchodziły za luźno, może to świadczyć o tym, że ten instrument po prostu posiada jakiś tam przebieg sceniczny, sobie to nazwijmy, i ktoś być może pewne sprawy będzie chciał przed wami zataić. Słuchajcie, ostatnia kwestia i to taka najmniej ważna, to wygląd zewnętrzny tego instrumentu. No chyba że szukacie instrumentu wygłaskanego, no to powiem wam, że może być na rynku używanych instrumentów po prostu ciężko, ale zdarzają się egzemplarze z reguły w tej wyższej cenie, że nawet ryska się na nim nie znajdzie. Zwracajcie sobie uwagę na to, czy obok najczęściej używanych przycisków czytelne są czcionki, czy nie ma przebarwień lakieru, czy nie ma jakichś zadrapań obok potencjometrów. Często nakleja się na przykład nawet folie ochronne, czy na wyświetlacz, czy też na potencjometry w te najbardziej używane miejsca, żeby ten stan instrumentu jak najbardziej był zachowany. Słuchajcie, widziałem Korgi PA500 z brudną tutaj od trzymania ręki spoconej atrapą na głośniki, spoconą, ohydną, wstrętną B. Nie daj Boże, w Yamahach S, klasy S widziałem zardzewiałe atrapy głośników od potu. To jest po prostu, słuchajcie, straszne. Świadczy o tym, że ktoś nie myje rąk i nie dbał o ten instrument, tak? Masakra. Takich instrumentów na pewno bym unikał i sam kupić bym nie chciał, ale jeśli obok najczęściej używanych przycisków zobaczycie, że te czcionki są wyrobione, lakier jest pościerany, świadczy to również o tym, że po prostu ten instrument ma już jakiś swój określony przebieg. Jeśli chodzi o kwestię mechaniczną, wizualną instrumentów, to praktycznie tyle. Na więcej zwracać uwagi się nie da. A może da się? Słuchajcie, wpadł mi ostatnio w ręce instrument i taki instrument miał przebarwienia na klawiszach. Te przebarwienia były żółte, niestety już nie do zmycia. Plastik instrumentu zaczął się jałowić, klawisze zżółkły. No, pomijam to, że całość pachniała jak pachniała, ale okej, każdy dba jak ma i jak dba, tak ma. Więc pamiętajcie, to też bardzo ważna kwestia, instrument odpalacza raczej średnio. Natomiast jak już się na taki zdecydujecie, to pamiętajcie o tych przebarwieniach, bo ja nie mówię, ktoś może palić sobie fajeczki na zewnątrz, a w domu dbać, pielęgnować i wszystko może pachnieć. Nie wrzucam wszystkich do jednego wora i broń Boże też palacze, nie obraźcie się na mnie. Pamiętajcie, że ja staram się moim klientom, moim ludziom, którym udzielam takich porad, bo możecie takie porady u mnie zamówić również płatnie, staram się udzielić jak najlepszych wskazówek, bo często wydają na te instrumenty niemałe pieniądze. Ale słuchajcie, jest jeszcze jedna taka ważna kwestia, którą chciałbym poruszyć, bo powiedziałem na początku tego filmu o zakupie instrumentu na portalach aukcyjnych i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, sklepy muzyczne w Polsce w wielu przypadkach oferują taką opcję zakupu instrumentów używanych z gwarancją. Często te instrumenty są droższe, ale słuchajcie, wynika to z tego przede wszystkim, że ktoś taki instrument musi znaleźć na rynku, albo klienci sklepu zostawiają swój instrument w rozliczeniu, następnie biorą nowy. I potem co robi taki sklep? Szanowany się sklep, tutaj polecam na przykład firmę Kistor, taki instrument sobie sprawdza, weryfikuje, przegląda i w razie potrzeby coś tam naprawia. Tak? Sprawdzają sobie klawiaturę, sprawdzają sobie jak to wygląda i co najważniejsze, czego nie dostajecie od osoby prywatnej, dają wam gwarancję. Jeśli nie ma innego zapisu dodatkowego, czy też jakiejś karty gwarancyjnej, zapisu umowy słownej, to przyjmuje się, że instrument, na który jest wystawiona faktura zakupu i jest to zakup od firmy, na taki instrument macie z automatu i to jest prawnie wskazane rok czasu gwarancji, więc to bardzo fajna opcja po prostu, aby instrument również kupić w sklepach, w salonach muzycznych. Macie wtedy zawsze do kogo uderzyć, nie jest tak, że gość zablokuje od was numer, usunie ogłoszenie, widu nie było, słychu nie było, tak? Możecie zawsze pojechać, podotykać, pomacać, wybrać, potargować i wyjechać z wymarzonym instrumentem. I tego wam właśnie życzę, dobrych zakupów, bardzo dobrze wydanych pieniędzy, satysfakcji z wydanych pieniędzy i zadowolenia z użytkowania waszego instrumentu. I nieważne, czy będzie to Yamaha, Korg, Ketron, Casio, Dexibel, Nord, czy wiele, wiele innych marek, których tutaj nie wskazałem. Najważniejsze jest wasze zadowolenie. I tego wam życzę. A
a na bonus pokażę wam, jak wygląda mój Genos po 1,5 roku intensywnego, scenicznego i domowego użytkowania. Zapraszam serdecznie i trzymajcie się, cześć!